Witajcie, moi drodzy. Mam dla Was kolejny wózek 2 w 1. To jest taka dosyć nowość na rynku, zresztą firma jest dosyć nowa w Polsce. Jest to marka Carello, a wózek, który dzisiaj jest ze mną, to wózek Carello Omega 2 w 1. Omegę możecie jeszcze spotkać z takim znakiem plusa. Plus oznacza odrobinę inną gondolę, właśnie bez tych rurek, czyli zmieniony design, a technicznie ten sam wózek. No więc dzisiaj przed Wami Omega 2 w 1 i zacznę od tego, z jakich będzie się składać elementów. Oprócz tego, że jest to już oczywiste, że 2 w 1 jest to gondola i jest to oczywiście jeszcze siedzisko spacerowe, będą tutaj w zestawie również akcesoria. Pierwsza rzecz, bardzo ważna, coś co przyda się każdej mamie, plecak. Oczywiście ten plecak, oprócz tego, że jest taką wersją sportową i możecie go ze sobą wszędzie zabrać, możecie go też przypinać do rączki wózka i wozić go sobie w ten sposób jako podręczna torba. Mamy na wyposażeniu również folię przeciwdeszczową, moskitierę, adaptery, które podniosą wyżej Waszą gondolę, jeżeli jesteście wyższymi osobami. Macie tutaj możliwość dedykowania albo gondola nisko bez adapterów, albo jakieś 7 cm wyżej z adapterami. Co jeszcze? Lampka LED, czyli taka nowość, nie ma tego za wiele w wózkach. Jest to lampka LED, którą sobie tutaj naładujecie po prostu zwykłym kablem USB. Ona ma kilka poziomów świecenia, także też to możecie sobie ustawiać i takie coś też jest w zestawie. Przypinamy tutaj z przodu wózka i jesteście widoczni po zmroku. No i ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Osłona na nóżki do wersji spacerowej. To jest coś, co użyjecie dopiero jak już Wasze dziecko wyjdzie z gondoli i pójdzie do spacerówki. Także jest tego trochę w tym zestawie. Ostatnia rzecz z akcesorii. Uchwyt na butelkę przyda się Wam przy niejednym spacerze. A jeżeli mowa o spacerach, możecie ten wózek wykorzystywać na naprawdę różnych terenach. Bo oprócz tego, że będzie super spisywał się w miejskich przestrzeniach, ponieważ prowadzi się bardzo lekko i zwrotnie, będzie nadawał się również do prowadzenia w terenie. Popatrzcie na te koła, one są naprawdę duże. To są koła bezobsługowe, nieawaryjne, z fajnym bieżnikiem antypoślizgowym. No i z tyłu oczywiście tutaj znajduje się amortyzacja. To jest dobra amortyzacja sprężynowa, ale ta amortyzacja ma również możliwość regulowania stopnia napięcia sprężyny, czyli albo ciaśniej, albo luźniej, miększa sprężyna. Jak jesteśmy z tyłu, to tutaj warto też sobie zerknąć na hamulec, który jest obsługiwany góra, dół, czyli stop and go. A wejście do koszyka znajduje się pod gondolą, jest na magnesy, czyli mogę sobie uchylić i wejść tutaj do koszyka. Idźmy jeszcze do kół z przodu, bo ważna informacja, ta amortyzacja, którą widzieliście z tyłu, sprężynowa, działa również fajnie i jest wprowadzony system amortyzacyjny przy kołach z przodu. Koła z przodu możemy również blokować na gorszy teren. Wtedy nie będą wpadać w wibracje, jak będziecie chcieli przejechać jakąś leśną drogą. I szybciutko odblokować, jeżeli będziecie potrzebować łatwo sterowalny wózek w jakichś mniejszych przestrzeniach. Chciałam Wam pokazać również możliwość regulacji teleskopowej rączki. Wózek dedykowany fajnie właśnie dla wysokich osób, bo oprócz tej osi, która jest wysoko, plus możliwości podniesienia gondoli na adapterach, macie również fajną regulację teleskopową dla wysokich osób. Odsuwa Was od wózka, a dla niższych też jest opcja. Idziemy do gondoli, bo tutaj w gondoli mam wiele elementów do pokazania. Wspomnę o tkaninach, które są zarówno w spacerówce, jak i w gondoli. Są to tkaniny hydrofobowe, czyli taki drobny deszcz oczywiście spłynie z nich i nie trzeba od razu wyciągać tej folii. Tkaniny są również z filtrem SPF 50. W budce możemy złożyć daszek do środka, jeżeli chcemy mieć troszeczkę tutaj więcej przestrzeni. Ale możemy też tą budę powiększyć do przodu, jeżeli będzie mocno wiało albo będzie mocno świeciło słońce. Zamiast parasola powiększamy budę do przodu. Ale na te słoneczne dni jeszcze jedno fajne rozwiązanie.
Wentylacja, która właściwie pojawia się w trzech miejscach, czyli mamy pełną wentylację tu w gondoli, w budzie gondoli, ale również i w gondoli od strony głowy i również wentylacja, która jest od strony nóżek. Więc ustawiamy w zależności od potrzeby odsłonięcie i z której strony chcemy, żeby tutaj troszeczkę tego powietrza wpadało do dziecka. Pokrywa gondoli szczelnie przypięta jest na suwak, a tutaj w górnej części macie ten kołnierz, który trzyma się fajnie na magnesach. Mogę go też podnieść do góry, gdyby, wiecie, taka ostra śnieżyca się pojawiła czy wichura, ale mam tutaj i tak podgląd do mojego dziecka. Po zdjęciu pokrywy zajrzymy sobie do wnętrza gondoli. Ja już zmierzyłam dla Was ten materac i muszę się przyznać, że jest to bardzo duża gondola. Sam materac zmierzyłam 79 cm. To jest naprawdę dużo. I fajna informacja, tutaj w spodzie mamy regulację kąta nachylenia i ona ma dwa poziomy. Widzicie zresztą, materac jest naprawdę fajnej jakości, jest wysoki, a całe wnętrze mogę sobie zdjąć do prania. Mogę również w bardzo szybki sposób składać tą gondolę na płasko, jeżeli byłaby taka potrzeba przetransportowania jej gdzieś w mniejszym elemencie. Sami zobaczcie, już jest mniejsza. A do rozłożenia później wystarczy również jeden szybki ruch i gondola z powrotem gotowa jest do jazdy. Gondola do zdjęcia ma przyciski z pamięcią, czyli mogę właściwie użyć jednej ręki, podnosimy ją do góry. Tutaj w spodzie znajdują się nóżki, na których mogę położyć tą gondolę w każdej przestrzeni, nie martwiąc się, że nam się coś pobrudzi. Jak już mam samą konstrukcję, to pokażę Wam tutaj system składania. Najpierw sobie składam rączkę, a potem podnoszę to wszystko do góry. Całość pięknie się złożyła, jest zabezpieczona tutaj blokadą, która zaciągnęła się samoczynnie. Do rozłożenia wystarczy, że zdejmę tą blokadę, podnoszę rączkę do góry i koła już ustawiają się na miejscu. Ruszamy sprawdzić, jak wygląda spacerówka. Siedzisko spacerowe mogę umieścić na tej ramie w dwóch kierunkach. Czyli jak mamy mniejsze dziecko, potrzebuje takiej opieki, jeszcze kontroli wzrokowej, umieszczam twarzą do rodzica. A jeżeli już troszeczkę podrośnie, naciskam przyciski, które też są z pamięcią i przenoszę tą spacerówkę na drugą stronę. Ta spacerówka będzie z Wami dosyć długo, ponieważ ta spacerówka dedykowana jest do 22 kg udźwigu dziecka. Notabene jeszcze możemy sobie pozwolić na dodatkowe podniesienie tutaj tego zagłówka, przez co powiększamy to siedzisko. W podniesieniu uzyskaliśmy aż tutaj do daszka 55 cm. Szerokość siedziska to 33 cm, więc jest to dosyć duża spacerówka. Mamy też tutaj regulowany podnóżek, na dole wykończony ekoskórą. Tu jest stopień, na którym dziecko może trzymać sobie buciki. Mogę go podnosić w kilku pozycjach do góry i regulować wedle własnej potrzeby. Mamy na siedzisku również pas krokowy, który zabezpieczy dodatkowo Wasze dziecko. Klasyczne klamry. Obsługa manualna, wysokości wiadomo, tutaj zagłówkiem szelki ustawiamy, a szerokość ustawiamy sobie ręcznie, tak jak w danym momencie potrzebujemy. Do wygodnego wkładania czy wyjmowania dziecka możemy oczywiście uchylić pałąk, który się też obraca. Mogę włożyć dziecko i spokojnie pozapinać pasy w bezpieczny sposób. Tutaj znajdują się właśnie te przyciski, które pozwalają podnosić budkę do góry i opuszczać ją w dół. Tutaj jest również takie siateczka, dziurki, które troszeczkę wspomagają wentylację oparcia. Ale chciałam powiedzieć o pozycjach regulacji oparcia. Trzy pozycje. Tutaj mam przycisk do zmiany tych pozycji, czyli mogę sobie zatrzymać się na takiej średniej i mogę też na leżąco. Czyli mamy leżenie, średnia i całkowicie leżąca. Myślę, że przy takich pozycjach na leżąco przyda się powiększenie budki o ten dodatkowy jeden panel, a tutaj u góry mama ma takie zafoliowane okienko do tego, żeby prowadzić jakąś kontrolę, jak mamy jeszcze takiego maluszka, żeby widzieć, co się dzieje w tym wózku. Po rozłożeniu całkowicie na płasko
Jeszcze ten dodatkowy daszek tutaj jest wysunięty. Dosyć mocne osłonięcie dziecka. No i tu oczywiście jeszcze w okresie chłodniejszym możecie tą osłonkę na nóżki założyć. Mnie zawsze cieszy, jak powstaje coraz więcej takich kompaktowych wózków, dwa w jednym, tak żeby mama w łatwy sposób mogła również sama pojechać na zakupy, włożyć ten wózek do bagażnika. I ten właśnie taki jest, ponieważ w dwóch kierunkach, nieważne czy jest przodem do kierunku jazdy, czy w drugą stronę, mogę złożyć tą spacerówkę razem z siedziskiem. No więc ruszajmy do składania. Najpierw siedzisko, potem rączka. I następnie podnoszę całą konstrukcję do góry. Zobaczcie, to wszystko jest już złożone, stoi sobie sprawnie. Mogę to też przenosić. Jaka jest waga? Spacerówka tutaj w tym zestawie z konstrukcją to jest 12, około 12,5 kg, niecałe 13 z gondolą, troszeczkę ciężej, ale uwierzcie mi, wózek jest taki zwinny, że bez problemu poradzi sobie i na trudniejszym terenie, i na miejskim terenie, i w ogóle ta waga 12 kg nie będzie jakoś mocno odczuwalna. I to jest właśnie ta nowość ode mnie, którą dzisiaj pokazałam, Carello Omega 2 w 1. Jeżeli macie jakieś pytania o ten wózek, to oczywiście wiecie, gdzie mnie znaleźć. Pytania możecie również pisać pod filmem. Dziękuję, oglądajcie mnie dalej i subskrybujcie. Cześć!